W skandynawskich i niemieckich przedszkolach leśnych aż 80% czasu dzieci spędzają na dworze. Czy to nie szaleństwo? Czy dzieci, które przez kilka godzin dziennie są na świeżym powietrzu, w lesie, są w stanie nauczyć się tego samego, co w tradycyjnym przedszkolu? Czy nie chodzą ciągle zakatarzone? Czy się nie nudzą? O tym porozmawiam dziś z Wiktorem Naturskim, specjalistą do spraw edukacji leśnej w Nadleśnictwie Ustroń, który sam takie leśne przedszkole założył. No, może nie sam, bo wraz z nauczycielką Montessori, Julią Holeksą, założyli Fundację Holistycznego Rozwoju, której celem jest między innymi prowadzenie leśnego przedszkola Leśna Brenna w Beskidzie Śląskim. Jak to wszystko wygląda w praktyce? Jeśli zastanawiacie się, czy własne dzieci nie posłać do przedszkola w lesie, musicie tego posłuchać. Zapraszam. Dzień dobry, witajcie między drzewami. Ja jestem Paulina, a naszym dzisiejszym gościem jest Wiktor Naturski. Cześć Wiktorze. Cześć, witaj. Porozmawiamy sobie dzisiaj o leśnych przedszkolach. Czym są i dla kogo tak naprawdę są? Czy możesz opowiedzieć o genezie tego typu placówek? Skąd to się w ogóle wzięło? Tak, bardzo chętnie powiem o tym, że to się wzięło z potrzeb rozwojowych dzieci. Tak naprawdę. Po prostu dzieci, szczególnie w tym wieku przedszkolnym, najlepiej się rozwijają właśnie w środowisku naturalnym. I nie jest to prawda, która została odkryta jakoś ostatnimi czasy, bo w sumie jakbyśmy popatrzyli i przeanalizowali historię, to był taki człowiek jak Jan Jakub Rousseau, który w 1762 roku napisał taki traktat, ładnie się to nazywa Emil o wychowaniu. I to jest traktat pedagogiczny i w tym dokumencie właśnie opisuje błogosławieństwo przebywania dzieci w środowisku naturalnym. Bardzo mocno podkreśla, że ten rozwój dzieci najlepiej się realizuje w momencie, kiedy one są na zewnątrz, a nie w środku budynków. Czyli już 200 lat temu o tym wiedziano i tak, dostrzegano taki problem. Tak jest. No, co prawda te księgi potem trafiły do jakichś indeksów ksiąg zakazanych, ale tak, ale jak gdyby to pokazuje, że ludzie już od bardzo dawna zobaczyli ten potencjał, jaki ma natura w wychowywaniu dzieci. Rousseau tam pisze takie szczegóły o tym, że najlepszą zabawką jest patyk, kamień, kwiatek, a nie zabawki wytworzone ręką człowieka na przykład. Także to jak gdyby ta idea pedagogiki lasu, którą teraz próbujemy definiować, ona ma swoje korzenie bardzo, bardzo głęboko i to mówię o takich korzeniach w świadomości osób zajmujących się nauczaniem pedagogów. Mm-hmm. Ale minęło kilka wieków i wciąż jesteśmy tutaj i wciąż jesteśmy w tym samym miejscu. No tak, ale jeżeli popatrzymy na mapę Europy, to jesteśmy w bardzo różnych miejscach. Ja nie zapomnę zdziwienia moich kolegów ze Skandynawii, kiedy mówiłem o leśnych przedszkolach z taką ekscytacją, a oni trochę nie wiedzieli, o czym ja mówię, bo u nich wszystkie przedszkola są przedszkolami leśnymi. Tam wszystkie? Tam się nikomu w głowie nie mieści, że można przedszkolaka trzymać przez 6-7 godzin zamkniętego w pomieszczeniu. To jest po prostu niedopuszczalne. Mhm. Tam dzieci muszą, mają to zagwarantowane, one muszą być co najmniej 4 godziny na zewnątrz, w
ciągu dnia. Niezależnie. Wszystkie przedszkola, tak, to tak, jestem tak, zaskoczona. Tak, myślałam, że tak po prostu tam się urodziła ta idea leśnych przedszkoli, ale one równolegle egzystują. Tak, gdybyśmy chcieli popatrzeć na takie te nowoczesne leśne przedszkole, no to tak, one się urodziły gdzieś tam w Danii w momencie i jak gdyby to jest też inicjatywa oddolna, rodzice, którzy w ten sposób prowadzili swoje dzieci, zaczęli się zbierać w takie społeczne grupki, no i okazało się, że stworzyło się pierwsze leśne przedszkole, tak? I to potem zostało przyjęte bardzo dobrze w wielu krajach. No, w Niemczech na przykład mamy ponad tam 1500 takich leśnych przedszkoli. Tak, w Skandynawii, tak jak powiedziałem, no, trochę nie wiedzą, co to jest leśne przedszkole, bo wszystkie są leśne. Do nas niestety stosunkowo późno do Polski ten pomysł przyszedł. Natomiast no, możemy powiedzieć, że już 50 takich leśnych przedszkoli funkcjonuje. 50. I twoje leśne przedszkole jest 51. Tak, no i jakbyśmy chcieli tak być dokładnym, to nie wiem, ale to gdzieś koło tego. Koło tego. Mhm. No dobrze, powiedziałeś, że nowoczesne leśne przedszkole. To jak wygląda takie leśne przedszkole? Rozumiem, że jakaś infrastruktura jest potrzebna. No tu mamy problem. Bo na przykład w takich w Niemczech leśne przedszkole jest wciągnięte w system prawny. W system oświaty. Czyli funkcjonuje. Funkcjonuje jako jedna z form edukacji przedszkolnej, jest leśne przedszkole. Podobnie jest w innych krajach, na przykład w Czechach tak jest, w krajach nadbałtyckich wielu leśne przedszkole już zostały wciągnięte do systemu edukacji. Natomiast w Polsce takie coś nie istnieje. Prawnie można się opiekować dziećmi w przedszkolu, a przedszkole jest bardzo mocno zdefiniowane u nas, określone i również takie wymagania, jeżeli chodzi o infrastrukturę, są mocno Czyli określone. Budynek jakiś, toaleta, tak, stołówka. Tak, kuchnia czysta, kuchnia brudna. Okay. Wszystkie te takie rzeczy, czyli tak, jeżeli chcemy mówić oficjalnie w Polsce o przedszkolu, czy tam punkcie przedszkolnym, jak w przypadku punktu przedszkolnego Leśna Brenna, to musimy spełnić wszystkie oczekiwania i restrykcje, które stawia przed nami Straż Pożarna i Sanepid. No i jak to zrobić w lesie? No i właśnie, jest to problem. W Niemczech wystarczy namiot albo wóz drzymały i już mamy leśne przedszkole. W Polsce, żeby oficjalnie funkcjonować jako przedszkole, musimy mieć siedzibę, musimy mieć dostęp do wody, musimy mieć sanitariaty, musimy mieć kuchnię czystą, kuchnię brudną, określoną wielkość pomieszczeń dostosowaną do ilości dzieci, nawet jeżeli te dzieci tam nie przebywają. Rozumiem, czyli wystarczy mieć po prostu siedzibę z tymi wszystkimi rzeczami, spotykamy się rano i idziemy do lasu. I idziemy na wyprawę do lasu. Tak, okay. Tak. Ideą leśnych przedszkoli jest to, żeby większość czasu przebywać na zewnątrz, niezależnie. 80% czasu. Tak, 75-80% czasu dzieciaki w leśnych przedszkolach, niezależnie od pogody, przebywają na zewnątrz. No i właśnie o tym musimy porozmawiać, bo trudno mi sobie wyobrazić, że maluch, współczesny maluch, który już zaczyna korzystać z tabletów, już zaczyna oglądać YouTube'a, wytrzyma pod chmurką 6, 7, 8 godzin. No tak. Tak, to jest na początek trudne do wyobrażenia, natomiast ja takiego pierwszego szoku doznałem, kiedy byłem w leśnym przedszkolu Bajkowy Las pod Opolem i myśląc o leśnych przedszkolach, zrobiłem sobie takie tournée po tych punktach, które są w Polsce i byłem ubrany w polar, w kurtkę, w buty. Nie byłoby mi zbyt komfortowo, natomiast wokoło mnie biegały dzieciaki w samych skarpetkach. Ubłoconych, przemoczonych. Szczęśliwe i one mogły ubrać buty, kalosze, gdyby chciały, ale nie chciały. Im to po prostu nie było do szczęścia potrzebne. Także ja rozumiem
te pytania i rozumie bardzo mocno te wątpliwości, jak to jest możliwe. A poza tym już teraz z autopsji wiem, widząc dzieciaki, które do nas dochodzą, do tej grupy, która już chwilę u nas przebywa i przychodzą nowe dzieci, to widzę mocno taką różnicę właśnie w tym, w jaki sposób one są nieprzygotowane do takiego, do takiego funkcjonowania. Natomiast po okresie adaptacji. Okej, ale jest nieprzygotowane pod jakim kątem? Pod kątem emocjonalnym, czy pod kątem raczej tego, w co rodzice je ubiorą? Czyli to i to. Trochę i to, ale bardziej chodzi mi o takie przyzwyczajenie wynikające z ciała. Skoro takie dzieci, jak również dorośli, nie przebywają na co dzień tych kilku godzin na dworze, to na początku jest to trudne. Bardzo szybko jesteśmy wyziębieni, bardzo szybko jesteśmy senni, zmęczeni, tak? Z nosa zaczyna kapać. Tak, z nosa zaczyna kapać. I ten pierwszy okres, kiedy dziecko przychodzi do przedszkola, te pierwsze dwa miesiące to są miesiące nieustannego wycierania nosa. Natomiast po tych dwóch miesiącach jest takie bum i nagle chusteczki znikają. Jest bardzo dużo energii, nawet trochę za dużo. Za dużo, bo nauczyciele nie dają rady, a dzieciaki chcą być cały czas na zewnątrz. Nie chcą się schować. No właśnie, o tym, o to chciałam też zapytać, czy one się nie nudzą? Czy nie brakuje im takich zajęć typowo tradycyjnych, czyli jakiegoś tam kolorowania, jakiegoś wydzierania, czy nawet słuchania bajki albo odpoczynku. Dzieci muszą odpoczywać w ciągu tego dnia, prawda? Przespać się, leżakowanie 20 minut. Jak to rozwiązujecie w przedszkolach leśnych? Znaczy to wszystko jest. Te wszystkie elementy, o których powiedziałaś, czyli taka praca nad małą motoryką, na wycinanie, rysowanie, te wszystkie rzeczy się dzieją. Tylko one się nie dzieją przy czystym stoliczku w czystej klasie, one się dzieją przy troszkę ubłoconym stoliczku pod chmurką. Natomiast te wszystkie aktywności, one są. Nie? Dzieciak jak jest zmęczony, to wskakuje w śpiwór, pomiędzy drzewami rozwieszony jest hamak i jak najbardziej odpoczywa. Siedzi na kolanach z nauczycielką, z książką i słucha bajek. I takich momentów jest bardzo dużo. To leśne przedszkola to nie jest miejsce, w których dzieciaki przez 8 godzin biegają jak szalone po lesie i rzucają kamieniami. To tak nie wygląda. Są momenty, kiedy faktycznie taki jest obraz, ale jest bardzo dużo momentów takiego skupienia, pracy indywidualnej, bo to przede wszystkim jest podążanie za potrzebami dzieci. Osobistymi, indywidualnymi potrzebami. Tak, tak? Jest. I tu cały sekret jakości tej edukacji, która się odbywa, jest też właśnie takim indywidualnym podążaniem za potrzebami dzieci. Czyli też podejrzewam, że nauczyciele, którzy pracują w takich leśnych przedszkolach, również muszą mieć nieco inne spojrzenie na tę edukację. Tak, muszą być bardzo wrażliwi i uważni na to, co się dzieje z dzieciakami, szczególnie, że pracujemy w grupie różnowiekowej. Aha. To jest też bardzo istotne, że z jednej strony mamy nauczyciela, z drugiej strony mamy las jako takie miejsce, które bardzo mocno bierze udział w tym procesie pedagogicznym, tak? I mamy też uczestników, kolegów, koleżanki, które również włączają się do tego procesu i wspomagają, bo to jest uczenie siebie nawzajem. Czyli nie ma takiego podziału na grupy, muchomorki, jeżyki, tylko jest jedna wielka grupa. Jest jedna, no wielka nie może być. I to jest kolejna specyfika tych leśnych przedszkoli, że w momencie, kiedy my jesteśmy w lesie, to musimy mieć dużo opiekunów,
Ci opiekunowie muszą być bardzo dobrze przygotowani do swojej pracy, tak? Ale ta grupa i tak nie może być duża. To nie jest 30 dzieciaków naraz, no bo to jest nie do opanowania. Tak? Te grupy muszą być po prostu mniejsze. Czyli jakość, a nie ilość. Tak. I podejrzewam, że w takich grupach te dzieci po prostu uczą się również tych zachowań różnych społecznych, żeby egzystować w tej grupie. Tak, jakbyśmy popatrzyli na te rzeczy, które są ważne w rozwoju dzieci, zarówno jeżeli chodzi o rozwój fizyczny, to w takim lesie, kiedy dzieciaki mają non-stop konieczność pokonywania naturalnych przeszkód, nierówności terenu, kamienie, dołki, tak? Tutaj ta motoryka duża, która się kształtuje, non-stop, jak gdyby sama z siebie, ponieważ teren jest taki, a nie inny, prawda? Mamy rozwój psychiczny, który też samo to miejsce, w którym dzieciaki przebywają, kolory, barwy, głosy, tak, które są. Mamy rozwój społeczny w grupie różnowiekowej i kształtowanie się tych kompetencji, kiedy sobie trzeba poradzić. Ci, którzy mają starsze rodzeństwo, świetnie wiedzą, o czym mówię, tak? Ale tam do naszego przedszkola, nawet jak trafi jedynak, to on jak gdyby musi nabrać tych kompetencji społecznych, które są, nie? Także ale tutaj one mu się bardzo przydadzą później. Tak jest, oczywiście. No a co z toaletą, co z jedzeniem i z takimi sprawami, bo ja rozumiem, że jest budynek, dla kwestii formalnych on jest, dzieciaki mogą tam wejść, tak, skorzystać z sanitariatów, ale jeśli jesteśmy w lesie i daleko, daleko jest do tych toalet, to dzieciaki korzystają z toalety w lesie? To jest rozwiązywane bardzo, bardzo różnie. Są takie, my akurat mamy takie toalety turystyczne. I jedną taką toaletę mamy na ogrodzie, drugą mamy w lesie, gdzie są realizowane wyprawy. I jeżeli jest taka konieczność, to jest to używane. Natomiast dzieciaki sobie świetnie radzą na dworze i nie muszą jak gdyby mieć jakichś specjalnych instrukcji. Bardzo mi się podobało rozwiązanie z jednego przedszkola w Niemczech, w którym miejsce do sikania było oznaczone kijkiem. Przez to, że dzieciaki praktycznie cały rok były na stosunkowo niewielkim terenie w lesie, to żeby nie powodować przeazotowania jakiegoś jednego miejsca, to nauczycielki taki kijek oznaczony, że w tym miejscu robimy siku, wbijały w różnych miejscach. Nie? Czyli i o tym trzeba myśleć. Trzeba myśleć, tak. A co z jedzeniem? Czy jedzenie jest dowożone? Czy dzieci same sobie coś robią? To też jest różnie, bo jeżeli chodzi o kwestie związane z jedzeniem, to sanepid bardzo jasno określa, co wolno, czego nie wolno, gdzie, w jakich warunkach, w jaki sposób. To jest, przepisy są bardzo jasne. No i ja mógłbym tutaj powiedzieć, że oczywiście dokładnie w ten sposób jest to realizowane. Natomiast w leśnych przedszkolach bardzo często, jak wychodzimy na taką wyprawę, to przecież musimy coś po drodze sobie zjeść. No to mamy przygotowane śniadaniówki. W tych śniadaniówkach mamy też swoje zdrowe smakołyki. No i siadamy na jakiejś kłodzie drewna albo na kocyku. No ale to jest fantastyczne. I zajadamy. No pewnie. No tak, to jest fantastyczne. Inaczej też smakuje kanapka w lesie. A jak smakuje na przykład takie leczo, które jest ugotowane na ognisku. Tak, to też są takie elementy, które możemy jak najbardziej w leśnym przedszkolu realizować. Tak, ja byłam w takim jednym przedszkolu w Białymstoku i tam zatrważającą rzecz zobaczyłam. Dziecko z nożem. Pierwsze moje spojrzenie na tego dzieciaka było, co on robi z tym nożem? Kto dał mu ten nóż? Ale z tego, co czytam i z tego, co opowiadałeś mi również, to nie jest wcale jakaś dziwna sprawa, dać dziecku
narzędzia wszelakie, młotek, gwóźdź. No to jest zadziwiające, że my mamy takie oczekiwania od dzieci, że one będą coś potrafiły zrobić. I będą potrafiły też brać odpowiedzialność za to, co robią. A z jednej strony my jako rodzice albo jako pedagodzy boimy się im dać zaufanie i im dać odpowiedzialność związaną z używaniem pewnych rzeczy. No to ja chciałem tylko powiedzieć tak, że jeżeli dziecko będzie używało plastikowego, kolorowego młotka, leciutkiego i takiego bezpiecznego, że nic nikomu tym nie zrobi i to dziecko będzie biegać po przedszkolu i bić takim młoteczkiem inne dzieci po głowach, to co się stanie, jeżeli to dziecko w pewnym momencie będzie miało prawdziwy młotek w ręku? To jest o tym, jeżeli damy dzieciom prawdziwy nóż, prawdziwą sikierkę, tak, sikierkę, prawdziwe imadło, to dziecko się nauczy, do czego służy dane narzędzie. Oczywiście to wszystko musi być zrobione bezpiecznie. Natomiast dzieci się nauczą wtedy, kiedy będą miały możliwość, kiedy będą miały gwóźdź, kiedy będą miały młotek, oczywiście dostosowany wielkością do siebie, tak, żeby tutaj to było też ergonomiczne. Natomiast jeżeli damy prawdziwe narzędzia, dzieciaki się tego nauczą. I to jest jedyna droga do tego, żeby umiały zastosować pewne rzeczy. No jasne, skręciłeś w pewnym momencie w bardzo mroczne rejony, ale jeszcze jest jedno niebezpieczeństwo w lesie. Kleszcze. I co z tymi kleszczami? No nic, są. Kleszcze są w lesie, kleszcze są w pięknie wypielęgnowanych trawnikach w środku miasta. Kleszcze po prostu istnieją i nic z tym nie zrobimy. Musimy się nauczyć, w jaki sposób postępować. Po pierwsze, żeby tych kleszczy za dużo nie łapać. I jak postępować w momencie, kiedy ten kleszcz się u nas pojawi, co robić, żeby nie złapać jakichś paskudnych chorób odkleszczowych. Tak? Czyli profilaktyka. Profilaktyka, tak, oczywiście, że tak. Natomiast my możemy sobie powiedzieć, że las jest niebezpieczny i dlatego nie będziemy chodzić do lasu. No, ja jako edukator leśny niestety wielokrotnie się spotkałem z tym, że nauczyciel rezygnuje z pójścia do lasu z tego powodu, że boi się konsekwencji i oskarżeń rodziców, bo są kleszcze, bo są, nie wiem, owady, które mogą kąsić i tak dalej, i tak dalej. No, to jest droga donikąd. Jasne. No właśnie, jako edukator leśny od wielu lat, a teraz założyciel, współzałożyciel przedszkola, jak możesz porównać dzieci, rozwój dzieci i to, w jaki sposób podchodzą do natury, te dzieci, które są w tradycyjnym przedszkolu, w czterech ścianach, a w jaki sposób do tej natury podchodzą dzieci dzikie, z leśnych przedszkoli? Podejrzewam, że różnica jest olbrzymia. Ja widzę tą różnicę, ale chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Ja trochę tą różnicę już widziałem wcześniej. W momencie, kiedy do mnie do ośrodka przyjeżdżały dzieciaki, albo nawet i młodzież, która przyjeżdżała z takich wielkich ośrodków miejskich, a widziałem różnicę pomiędzy tymi dzieciakami wychowanymi na wsi, gdzie one chcąc, nie chcąc, brały udział w pracach gospodarskich, przebywały w tym lesie, bo rodzice tam pracowali i byli z tym obyci. I tu już widać różnicę, nie? I podobnie jest, jak patrzę na przedszkolaków, które na co dzień spędzają dużo czasu w lesie, dla nich to jest tak naturalne, tak normalne, co jest fajne, on dalej czerpią radość z bycia w tym lesie, ale dla nich to jest organizm oswojony. Natomiast dzieci, które przyjeżdżają do mnie na wycieczkę i pytają się, czy mogą podnieść listek, czy mogą zejść ze ścieżki. Jak schodzą z tej ścieżki, to się od razu wywracają, bo przestaje być równo i one po prostu nie są nauczone
utrzymywania równowagi. To jest rzecz niebywale niebezpieczna. No jasne. Bo niestety wiele nastolatków z miast nie potrafi utrzymać równowagi na stoku. I to jest problem, z którym rozmawiałem ostatnio z instruktorem narciarskim. On w to nie umiał uwierzyć, że przyjeżdżają ludzie i nie potrafią na stoku stać na nartach, bo się wywracają. Mhm. Bo całe życie mają płasko, mają ruchome schody w miastach, tak? No, błędnik się nie dostosował. Jasne. Czyli to są kolejne aspekty, o których w zasadzie nie pamiętamy na co dzień, a które są bardzo istotne, zwłaszcza w tym rozwoju małych dzieci. Tak jest. Ja się zacząłem zajmować przedszkolakami, dlatego że zdałem sobie sprawę z tego, że te autostrady, które się zrobią w mózgu w okresie rozwoju przedszkolnego, one determinują życie do końca. Mhm. Inaczej, te rzeczy, które się nie zrobią, nie zbudują w okresie rozwoju przedszkolnego, nie zrobią się już nigdy. Dlatego ten rozwój mózgu pod kątem takim neurodydaktyki, jak gdyby, i te rzeczy, które zgubimy w okresie przedszkolnym, których nie zrobimy, nie staną się wtedy, one nie są w stanie się już potem odtworzyć. Dlatego tutaj te leśne przedszkola są olbrzymią szansą dla takiego pełnego, holistycznego rozwoju człowieka. I stąd nazwa twojej fundacji. Fundacja Holistycznego Rozwoju. Między innymi stąd, tak. Dobrze, to pomówmy jeszcze o takich sprawach jak ADHD, jak stany lękowe, problemy ze snem, problemy z koncentracją, a także syndrom deficytu natury. No tak, to są tematy, które już zostały dosyć mocno opisane głównie przez psychiatrów z całego świata, z różnych miejsc. To jest o tym, o czym mówiłem przed chwilą, że ten rozwój mózgu w okresie wieku przedszkolnego determinuje nas potem na całe życie. I w momencie, kiedy my pewnych rzeczy nie poznamy, nie będziemy mieli potem do czego się nawiązywać w życiu dorosłym. Mhm. Między innymi taki psychiatra niemiecki Spitzer fajnie o tym opisuje to na zasadzie takich doświadczeń, które my zdobywamy. Jeżeli na przykład będziemy próbowali czytać w książce opis wkładania nóg do zimnego strumienia w górach, my to możemy przeczytać. Natomiast jeżeli my nie mamy takich doświadczeń, szczególnie z tego okresu właśnie przedszkolnego, dotyku wilgotnej trawy, przejścia po wilgotnej łące na bosaka, jeżeli my tego nie zdobędziemy w tym okresie przedszkolnym, to my nie mamy się do czego nawiązać. Ten opis będzie dla nas po prostu science fiction, tak, to my oczywiście, tak samo jak czytamy opis, nie wiem, bycia na Marsie czy na pustyni, a nigdy tam nie byliśmy, my jesteśmy w stanie sobie coś tam wyobrazić, nie? Ale to nie jest obraz prawdziwy. Tak samo jest tutaj. My będziemy mieli kontakt i będziemy mieli się do czego nawiązać tylko i wyłącznie, jeżeli to się wcześniej stało. Jeśli doświadczymy tego. Tak jest. No jasne. Twoje przedszkole, jak to się stało, że stwierdziłeś, jestem edukatorem leśnym, ale to jest za mało, ja chcę jeszcze mieć swoją taką działeczkę. To może nie jest o tym, że za mało, ale będąc edukatorem leśnym, jeżdżąc po wielu konferencjach dotyczących pedagogiki lasu, spotkałem się w pewnym momencie z tym nurtem leśnych przedszkoli. To mnie zainteresowało, między innymi właśnie przez to, że zdałem sobie sprawę, jak istotny jest rozwój przedszkolny i jak mocno oddziałuje na całe życie.
i zauważyłem, jak wielką dziurą to jest ten brak leśnych przedszkoli. My na przykład, nie wiem, tutaj pod Warszawą mamy zaledwie, nie wiem, kilka takich miejsc. Na Śląsku, gdzie mamy wielką aglomerację, żyje tam, nie wiem, 3 miliony czy nawet więcej ludzi. W jednym miejscu tam praktycznie no, jest też 2-3 takie miejsca, gdzie dzieciaki mogą się w taki fajny sposób rozwijać. I no tak się to po prostu wydarzyło. No ja całe życie jestem społecznikiem, w związku z tym no, nie mogłem inaczej. A czy spotkałeś się z niechęcią ludzi? Raczej nie. Kilka razy spotkałem się z rodzicami, którzy powiedzieli, o fuj, no w życiu bym nie puścił dzieciaka do takiego miejsca. I ja to rozumiem, no bo obraz dziecka jesienią, którego odbiera się z przedszkola leśnego, który po prostu ocieka błotem, no nie jest takim obrazem, który jest do przyjęcia dla każdego rodzica, chociaż powiem szczerze, że no, mieliśmy takie przypadki, kiedy pięknie ubrana dziewczynka w różowym dresiku, no, po takich kilku godzinach turlania się z górki to po błocie. To już nie był różowy on dresik. Nie był różowy, ale rodzice to jakoś tolerowali. No i także to takiej niechęci albo braku zrozumienia myślę, że nie było. Raczej wszyscy są zafascynowani, mówią wow, ale to nie jest też dla wszystkich. No jasne. Czy taki biznes się opłaca? I czy to w ogóle można postrzegać jako biznes? Chyba nie za bardzo jako biznes, bo jeżeli popatrzymy choćby na to, że grupy są niewielkie, a wymagają bardzo dużej grupy opiekunów i to opiekunów, no jednak to jest bardzo wymagająca praca, nie? To nie jest takie siedzenie z dzieciakami w sali, albo no, taka praca właśnie przy czyściutkim stoliku z nożyczkami, kolorowankami, nie? To jest taka gonitwa przez 8 godzin w terenie, w bardzo dużej uważności, z bardzo dużą odpowiedzialnością, tak? Także to raczej, jeżeli ktoś myśli o prowadzeniu leśnego przedszkola jako biznes, to ja bym chyba odradzał. To jest robota dla społeczników, nie? Tak mi się wydaje. No ale można pozyskać środki zewnętrzne na rozwój czegoś takiego? Tak, wydaje mi się, że tak. No, szczególnie jeżeli już przejdziemy przez to piekło formalności i mamy już przedszkole zgłoszone do rejestru placówek niepublicznych, to w tym momencie mamy szansę na dotację oświatową i tylko w tym wypadku mamy taką możliwość. No i mamy możliwość korzystania, jeżeli jesteśmy NGO-sem, z dotacji, z pomocy. No, nasza fundacja jest w sektorze ekonomii społecznej, także tutaj też są jakieś możliwości korzystania właśnie z pomocy dla tej ekonomii społecznej. Powiedziałeś o tym piekle formalności. Od czego trzeba zacząć? Od kalkulatora i arkusza Excela i mocnego przemyślenia, czy się dysponuje. Tak, bo to jest takie zobowiązanie dosyć długoterminowe. Tak jest, tak. Natomiast no, piekło formalności jest takie, że w Polsce dopóki nie uda nam się wprowadzić leśnych przedszkoli do tego systemu, no to musimy sprostać wymogom Straży Pożarnej dotyczącej prowadzenia takich placówek i sanepidowi. To są bardzo mocne opuszczenia. Jasne. No ale powiedz mi, czy tego typu placówki są zgodne z podstawą programową i rzeczywiście te dzieci po zakończeniu takiego przedszkola śmiało mogą iść tam do tej pierwszej klasy? No to jest pewna bardzo ciekawa sprawa, bo cała podstawa programowa dla przedszkoli wygląda w ten sposób, jakby była napisana ekstra dla leśnych przedszkoli. O. Tak, i z drugiej strony inaczej być nie mogło, dlatego że to wynika z potrzeb rozwojowych dziecka.
po prostu te potrzeby najlepiej są realizowane właśnie w takich miejscach. I mówiąc zupełnie też szczerze, gdybyśmy popatrzyli na takie typowe stacjonarne przedszkole, które zamyka dzieciaków w ścianach budynku na kilka godzin i nie wiem, na przykład jest usytuowane w wielkim mieście, bez ogródka, bez możliwości kontaktu z przyrodą, no to ono działa właściwie wbrew podstawie programowej dla przedszkoli, które bardzo jasno definiuje, jak powinien taki rozwój wyglądać i co jest istotne. Także tutaj ja śmiało powiem z pełną odpowiedzialnością, nie ma przedszkoli, które lepiej realizują podstawę programową niż przedszkola leśne. Oczywiście przedszkola leśne to nie jest tylko bieganie po lesie. Tam na przykład pytać o przygotowanie do szkoły, no to te placówki to przygotowanie realizują, ponieważ tam nauka pisania, znajomość liter, liczenie, to się wszystko odbywa. Tylko to jest pytanie takie, czy na przykład tą naukę pisania będziemy robić na kartce ołówkiem, czy ją będziemy robić na piasku, na ziemi, w lesie. Mhm. Czy będziemy liczyć plastikowe, kolorowe bierki, czy będziemy liczyć szyszki albo kamienie, którymi za chwilę będziemy rzucali w coś ciekawego i co głębiej zapada w pamięć. Jasne. No dobrze, a podejrzewam, że w grupie dzieci, no dzieci tak samo jak dorośli, miewają czasem gorsze dni. I co zrobić w przypadku, kiedy nie mam ochoty, po prostu nie chcę? Czy mogę zostać z opiekunem w siedzibie? Jeżeli są takie sytuacje, to tak, chociaż ja nie pamiętam, żeby nauczycielki mi mówiły o takich przypadkach. Wiadomo, że czasami jest tak, że na przykład cała grupa ma taki dzień, że oni nie chcą iść na wyprawę i wolą zostać w ogródku, albo chcieliby pójść do sali i tam siedzieć. Natomiast te leśne przedszkola ideowo chcą podążać za potrzebą dziecka. W związku z tym, jeżeli jest taka sytuacja, to się nic nie dzieje. My możemy sobie zostać. Jasne. Bo właśnie wcześniej powiedziałeś o tym, że te indywidualne potrzeby są bardzo wysłuchiwane. Tak. Jakie mogą być negatywne strony uczestnictwa w leśnym przedszkolu? Czego mogą się obawiać rodzice, że ich dzieci będą jakie? No, mogą się obawiać, że będą szczęśliwe, że będą brudne, że będą niezależne w rozumieniu takim nabrania kompetencji do wyrażania swoich potrzeb. Bo między innymi tego się uczymy w bardzo wielu miejscach, u nas w przedszkolu też jest stosowany język empatii oparty o założenia Rosenberga, tak zwane NVC, czyli takie jak najbardziej podążanie za potrzebami i za komunikacją, która jest z tym związana. Także to też może być po pewnym czasie trudność. No tak, bo dziecko będzie pyskate na przykład. No, a przynajmniej będzie potrafiło wyrażać swoje potrzeby. Nie? No myślę, że to jest bardzo cenna umiejętność. Tak jest, to się przydaje, ale to nie jest łatwe. No z pewnością nie. Czy, jak prognozujesz rozwój leśnych przedszkoli? Będzie ich więcej? Będzie ich więcej, bo jeżeli popatrzymy na sąsiadów, jeżeli popatrzymy na Niemcy, gdzie tam to jest w tysiącach, jeżeli popatrzymy na Czechy, tak, gdzie... Do 200 chyba, tak. Tak, już dochodzi pod 200. Łotwa, Litwa, to są wszystko miejsca, gdzie te leśne przedszkola się dynamicznie rozwijają, gdzie są wpisywane w system edukacji formalnej, także wydaje mi się, że to będzie się rozwijało i bardzo fajnie. Czy w Brennej macie już komplet? Czy można się do was zapisać? Jest jakieś ograniczenie wiekowe, Wiktorze? Ja bym bardzo chciała. No niestety tutaj już trochę przegapiłaś swoją szansę, bo tutaj ten target jest jasno określony, to jest 3 do 6 lat, czyli
te trzy no, musi być, żeby sobie ten młody człowiek poradził w lesie i przygotowujemy również do nauki w szkole, także te 6 lat. Czy mamy komplet? Nie, nie mamy jeszcze kompletu. W tym momencie mamy piątkę czy szóstkę dzieci. Do tego 3 osoby się opiekują. Nauczycielka Montessori. Czyli jedna nauczycielka na 2 dzieci. Tak jest, w tym momencie tak jest. Straszna rozrzutność. Straszna rozrzutność, natomiast ja sobie nie wyobrażam nawet wysłanie piątki dzieci na wyprawy do lasu. Z jednym opiekunem. To jest zupełnie niemożliwe. Tak. Pamiętam, jak ja ze szkoły jeździłam na wycieczki. Tak. Był cały autokar dzieciaków i jedna nauczycielka. Tak, to nie. To w leśnych przedszkolach nie. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestię bezpieczeństwa, takiego fizycznego bezpieczeństwa dzieci, ale to jest też przypilnowanie tych procesów pedagogicznych. Jasne. I wysłuchanie tak jest. Tych dzieci. Bardzo mocno ci kibicuję. Mam nadzieję, że to się będzie rozwijało prężnie. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam was do dyskusji na grupę Między Drzewami Podcast na Facebooku, gdzie jest również Wiktor i odpowie na wszystkie wasze pytania. My się słyszymy za 2 tygodnie, a tobie bardzo, bardzo dziękuję, że przyjechałeś do nas dzisiaj. To ja dziękuję za zaproszenie. Trzymajcie się, pa, pa.